Serdecznie witam wszystkich Państwa na Podkarpackim Forum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Wiemy, że ta sprawa jest bardzo istotna. W Polsce jest podobnie jak na Podkarpaciu i myślę, że sprawa, która jest bardzo ważna, bardzo istotna, a jest troszeczkę pozostawiona do tego, żebyśmy właśnie na tego typu spotkaniach, konferencjach rozmawiali o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Serdecznie witam wszystkich prelegentów, którzy przybliżą nam rozwiązania, które w tej chwili w Polsce w tej dziedzinie są rozważane do wprowadzenia, jak również i dobre praktyki. Tak liczna obecność świadczy o tym, że wszyscy jesteśmy zainteresowani tą dziedziną. Ja osobiście ze swojego doświadczenia osobistego, bo mam 6 dzieci i wiem, na jakie zagrożenia w obecnym czasie dzieci, młodzież są w tej chwili przez współczesny świat dosyć mocno narażone. Niejednokrotnie sama sytuacja związana z tym, że coraz mniej jest relacji międzyludzkich, że niejednokrotnie nawet w rodzinie pełnej, prawidłowej rodzinie te relacje niejednokrotnie są zastąpione przez kontakty poprzez media społecznościowe albo poprzez różnego rodzaju urządzenia w tej chwili, które sprzyjają co prawda komunikacji, ale zanikają zdecydowanie pewne relacje międzyludzkie, co niewątpliwie odbija się to w psychice, a szczególnie w psychice dzieci i młodzieży. Ta dziedzina w tej chwili jest bardzo ważna do tego, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy próbowali znaleźć rozwiązania, które będą mogły tą sprawą się zająć. Sprawa nie jest łatwa, bo wiemy, że generalnie w psychiatrii brakuje w tej chwili specjalistów, że system w Polsce ochrony zdrowia, który został skonstruowany troszeczkę na zasadzie takiej, że zdrowie, choroba jest potraktowane jako towar, to też i wszystkie te dziedziny, które są mniej, słabiej wycenione, czy w układzie procedury, czy w układzie kapitacyjnym, to one nie są rozwijane z prostych przyczyn, bo zawsze organ prowadzący, czy bezpośrednio jednostka jest też uzależniona od finansów i chciałaby swoją działalność bilansować, co w wielu przypadkach powoduje, że zresztą tak jak i w przypadku naszego pięknego miasta Rzeszowa, gdzie do Rzeszowa ciąży ponad 500 000 mieszkańców, liczając powiaty przyległe, w zasadzie jest kilkadziesiąt łóżek psychiatrycznych dla dorosłych, a w zasadzie leczenie psychiatryczne dzieci i młodzieży, ono w tej chwili próbujemy znaleźć jakieś rozwiązania, które by mogły, czy to w układzie pewnego wsparcia środowiskowego, czy w układzie wsparcia stacjonarnego, to ja myślę, że w dniu dzisiejszym też o tych rozwiązaniach, które w tej chwili są rozważane na szczeblu rządowym, w ministerstwach, będziemy w stanie tutaj posłuchać, ale też i liczę na to, że Państwo włączycie się w dyskusję, w to, żeby to spotkanie też dało pewne wymierne efekty z propozycjami pewnych rozwiązań w tej dziedzinie. Serdecznie jeszcze raz Państwa witam i życzę owocnych obrad i jak najwięcej, żeby było też i efektów z tego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję.